Wczoraj nagrałem dla Was film z serii Roblox News o tym, jaki błąd aktualnie występuje na Robloxie. Niestety błąd ten dalej występuje i Roblox go jeszcze nie naprawił. Jeśli ktoś z Was nie wie jeszcze, o co dokładnie chodzi, to zapraszam Was do obejrzenia mojego poprzedniego filmu na ten temat, ale tak w skrócie, grupa hakerów, prawdziwych hakerów, stworzyła na Robloxie różne gry, przez które dużo osób straciło już swoje konto. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób możecie zabezpieczyć Wasze konto, by było bezpieczniejsze. Ten sposób nie gwarantuje Wam 100% ochrony, ale powinien Wam pomóc. O jaki sposób chodzi? W jaki sposób możecie zabezpieczyć swoje konto? Tego wszystkiego dowiecie się już dzisiaj w dzisiejszym odcinku z serii Roblox News. Zapraszam Was już do oglądania tego materiału. Siemaneczko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Roblox News na moim kanale. Tak jak już słyszeliście we wstępie, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób możecie zabezpieczyć Wasze konto, by było bardziej bezpieczne. Zanim jednak powiem Wam, w jaki sposób możecie zabezpieczyć Wasze konto, to muszę Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Okazuje się, że Roblox wiedział już o tym błędzie wcześniej. Dużo wcześniej. Na Developer Forum można znaleźć wiele informacji o tym, że błąd ten występuje na Robloxie od 2016 roku. Jeszcze raz to powtórzę, od 2016 roku. To oznacza, że minęło już 7 lat i Roblox dalej nic z tym nie zrobił. Ja nie wiem, jak Roblox, wiedząc od całej tej sytuacji, może ją tak po prostu bagatelizować. Przecież tu chodzi o bezpieczeństwo wielu graczy. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo teraz sytuacja robi się jeszcze bardziej ciekawsza, ponieważ Roblox znalazł przyczynę tego błędu i jedyne co zrobił w tej sprawie, to umieścił wiadomość w kodzie czatu Robloxa, by używać tej funkcji, która odpowiada za ten błąd tylko w dobrych celach, a nie w tych złośliwych. Zamiast naprawić jakoś ten błąd, to Roblox woli powiedzieć: wiecie co, damy tutaj informację o tym, żeby tego nie używać w złośliwych celach i na pewno wszystko będzie dobrze. Po prostu damy tutaj ostrzeżenie i będzie wszystko okej. Naprawdę Roblox sądził, że to pomoże i nikt nigdy nie użyje tej funkcji właśnie w złośliwych celach? Nie wierzę, że Roblox tak to zostawił i nic z tym nie zrobił. Oby Roblox teraz z tym coś zrobił, bo naprawdę teraz Roblox nie jest bezpieczny, żeby w niego grać. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób możecie zabezpieczyć Wasze konto na komputerze i na telefonie. Okej, a więc żeby zabezpieczyć Wasze konto na komputerze, musicie sobie tutaj kliknąć na tą ikonkę, na tą zębatkę i wejść tutaj, moi drodzy, w ustawienia. Po wejściu w ustawienia interesuje Was tutaj, moi drodzy, ustawienie privacy i po wejściu w privacy tutaj macie, moi drodzy, ustawienia dotyczące komunikacji. I co chcecie zrobić, to wyłączyć, moi drodzy, tutaj tą opcję Who can chat with me. Nie w Who can chat with me in app, a w Who can chat with me. Zmieniacie tutaj tą opcję z everyone na no one. Jeżeli macie Wasz PIN, to wpisujecie sobie tutaj Wasz PIN, żeby móc sobie tutaj to ustawienie zapisać. I w ten sposób, moi drodzy, możecie właśnie zabezpieczyć sobie Wasze konto. Teraz pokażę Wam jeszcze, jak możecie to zrobić na Waszym telefonie. Teraz, moi drodzy, żeby zrobić sobie to na telefonie, to musicie sobie odpalić, moi drodzy, aplikację Robloxa i nacisnąć sobie tutaj na te trzy kropeczki. Kiedy już sobie klikniecie na te trzy kropeczki, to co Was interesuje, moi drodzy, no to oczywiście są, moi drodzy, ustawienia. Klikacie sobie ustawienia, a w zakładce ustawienia, moi drodzy, jak już będziecie, to wybieracie sobie zakładkę privacy. No i tak jak to było w przypadku, moi drodzy, komputera, tak samo tutaj, moi drodzy, szukacie zakładki związanej z komunikacją i szukacie, moi drodzy, tutaj tej opcji Who can chat with me i z everyone zmieniacie to, moi drodzy, na no one. I w momencie, w którym sobie to zmienicie, wszystko, moi drodzy, będzie Wam działać i Wasze konto będzie zabezpieczone. Jeżeli ktoś z Was, moi drodzy, zastanawia się, jak działa tutaj to ustawienie, które w tym momencie wyłączyłem na komputerze i na telefonie, to działa ono tak, że wyłącza Wam ono czat w grze i nie możecie po prostu używać funkcji czatu w grze, czyli nie możecie po prostu z nikim czatować. Zdaję sobie sprawę z tego, moi drodzy, że może nie jest to jakaś najlepsza metoda na zabezpieczenie konta, ale uwierzcie mi, że w obecnej sytuacji jest to tak naprawdę jedyna metoda, która no, działa i pomaga zabezpieczyć Wam Wasze konto. Mam nadzieję, że ten sposób Wam pomoże i pamiętajcie, że jeśli znowu będziecie chcieli mieć włączony czat w grach, jak już Roblox naprawi ten błąd, to wystarczy, że wejdziecie sobie w ustawienia i zmienicie sobie znowu tą opcję. Teraz odradzam Wam to robić, bo Wasze konto jest bezpieczniejsze, kiedy ta opcja jest wyłączona. Miejmy jednak nadzieję, że Roblox coś z tym w końcu zrobi i naprawi ten błąd. Chociaż w takim tempie, w jakim robi to dotychczas, to może to potrwać nawet latami, a nie zdziwiłbym się, jakby trwało nawet dekadę. Bo do tej pory Roblox nie odniósł się do tej sytuacji ani na Twitterze, ani na swoim blogu. Nawet pod jednym z ostatnich filmów, jakie Roblox wrzucił na swój kanał na YouTubie, dużo osób pisze, żeby Roblox zajął się tą sprawą i naprawił ten błąd. Także trzymajmy wszyscy kciuki, że Roblox weźmie się za tą sprawę i naprawi ten błąd. Żeby Roblox mógł znowu stać się bezpieczną platformą.
Na koniec proszę Was jeszcze, żebyście nie próbowali wchodzić w grę Crosswords, gdyby wróciła bądź jakieś jej kopie oraz inne dziwne i podejrzane gry, bo pod poprzednim filmem, mimo iż mówiłem Wam, że jest to niebezpieczne, to i tak dużo z Was chciało to sprawdzić i zagrać sobie w tą grę. Nie róbcie tego, bo przypominam Wam, że jeśli dostaniecie bana na Wasze IP, to automatycznie Wasze pozostałe konta, które macie, zostaną również zbanowane. Także proszę Was, uważajcie! Deterplay słyszał też, że gry te podobno mogą pozyskać Wasze dane, na przykład IP, przez co będziecie narażeni na atak DDoS. Uwierzcie mi, nie chcielibyście, żeby ktoś przeprowadził na Was DDoS atak. Polecam Wam też, moi drodzy, teraz szczególnie używać VPN-a, bo maskuje on Wasze IP, przez co Wasze IP powinno być bezpieczne. I nawet jeżeli weślibyście do jakiejś podejrzanej gry przez przypadek, no bo wiecie, na Robloxie jest dużo gier, czy też, moi drodzy, darmowych modeli, które mają tak zwany backdoor script, przez który między innymi później łatwo przekierować gracza z takiej zhakowanej gry z takim skryptem do innej gry, która akurat może być tą grą, która wykorzystuje ten trik, żeby właśnie zbanować Wasze konto. Mam nadzieję, że po tym, co usłyszeliście, to nawet nie będziecie już chcieli zagrać sobie w jedną z tych podejrzanych gier z ciekawości. Wierzcie mi, nie warto ryzykować. Zauważyłem też, że osoby, które robią takie gry, biorą sobie głównie na cel streamerów, bo dużo z nich dostało bana. Nawet Ashon Speed na swoim live'ie grał w jakąś kopię gry Crosswords, bo ktoś poprosił go, żeby sprawdził tą grę. Dużo osób na szczęście na czacie zaczęło pisać mu, żeby szybko wyszedł z tej gry, bo może on dostać bana przez to, że gra w tą grę. Nie wiem, czy Ashon Speed dostał bana, ale mam nadzieję, że nie. Jego live skończył się zaraz po wyjściu z jakiejś gry na Robloxie, więc nie mam pojęcia. W tym odcinku to już jest wszystko. Trzymajcie się, proszę Was, bądźcie ostrożni, uważajcie na swoje konto i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach z Robloxa na moim kanale.